Witam wszystkich. Dzisiaj przyjechałem obadać, co tu się dzieje. Jakiś zrobić mały rekonesans, czy w ogóle jest sens zabierać wędkę. No i zobaczcie sobie. Tak jak podejrzewałem, nie da rady na razie wejść. Jeszcze noce są zimne, po minus 6-7 u nas tutaj. Także na razie nic z tego. Przejdę się jeszcze nad Wisłę, zobaczę jak tam, ale na razie na Wiśle też woda duża. Nie mam mowy, żeby cokolwiek połapać. Nie mam trochę czasu, żeby jechać gdzieś na jakąś małą rzeczkę za Kleniem czy za Okoniem, także żeby być w kontakcie z Wami, nagram Wam dzisiaj wieczorkiem filmik, taką poradę, co sobie wymyśliłem na zanęcenie szczupaka. Zainspirował mnie do tego filmik Sebastiana Kowalczyka, gdzie złapał swoją życiówkę po tym, jak posmarował dla jaj gumę w tłuszczu z makreli wędzonej. No i przypomniało mi się, że gdzieś tam czytałem kiedyś bardzo dawno temu o sposobie na zanęcenie szczupaka, na sprowokowanie go do uderzenia. Także do zobaczenia wieczorkiem i zobaczycie, o co mi chodzi. No już jestem. Co będzie nam potrzebne? Pierwsza rzecz, kawałki filcu. Ja tu sobie takie coś kupiłem. To są podkładki filcowe pod meble. To jest groszowa sprawa tutaj. 3,20 za 28 sztuk. Bierzemy sobie jedną taką podkładeczkę. Do tego dalej, co nam potrzeba? Coś ostrego, zakończonego ostro, żeby można było przebić tym. Zrobię dziurkę. Można to poszerzyć trochę. Nawet by należało. Ta podkładka musi wejść tutaj na ten kołnierzyk, który jest przy główce. Już przypuśćmy, że mamy zrobione. No i zakładamy. I teraz bierzemy nożyczki. I obcinamy to, żeby to nie było takie duże. Dobra, nie musi być piękne, aby swoją rolę spełniało. No i teraz mamy już główeczkę. Naciągamy gumę. Jakby to nie brzmiało. Tak. I teraz mam sobie taką buteleczkę, sobie wynalazłem tam. Można normalnie w słoiku i nawet zapałką to robić. No ale ja, żeby lepiej to mi szło sprawnie, to znalazłem sobie takie coś, nie wiem, po oleju, po czymś to było. I nakraplam sobie, o. Tutaj sobie nakraplam. Może tak, o, już czuć porządnie. Może to być tak, jak ja użyłem tran. A może być jakiś inny atraktor. Teraz nie ma problemu, żeby to kupić. Jakaś krewetka, jakieś tam kalmary, coś takiego tam widziałem, że można bez problemu dostać. Kiedyś było gorzej z tym, także najczęściej używało się trana.
I mamy już, tutaj sobie wcześniej zrobiłem, mamy już dwie główki przygotowane. Możemy to jakiś czas dokroplić, żeby ten zapach wabił. Przy okazji, oprócz jeszcze wabienia, to jeszcze jest dobre to, że po prostu działa trochę tutaj jak taki, jak to powiedzieć, trochę jak popper, że zmienia się opływ wody i te drgania są mocniejsze. Także też oprócz zapachu jeszcze mamy dodatkowe właśnie wabienie drapieżników przez ruch wody. No i co? To by było na tyle. Także spróbujcie, jeżeli wam się spodobało. Zobaczymy właśnie w maju, jakie będą efekty. Nasączę sobie tutaj jeszcze ten, żeby już na przyszłość działał. Jak mówię, można sobie ten kołnierz robić mniejszy, większy. Zobaczycie, jak to zda efekty. Dobra. Jak się przydało, jak się podobało, dajcie łapkę w górę. Komentujcie, czy coś takiego znaliście, słyszeliście o takim czymś. Czy to jest dla was nowość. Także do zobaczenia pewnie już w następnym filmie, już nad wodą mam nadzieję. W końcu może ta wiosna przyjdzie.